Cześć, z tej strony Zygmunt. Dziś omówimy dział Pętla For z kursu Python dla szkół z platformy LNU. Zaczynajmy, żeby nie przedłużać. Zacznijmy od definicji. Pętla For umożliwia iterowanie po elementach sekwencji, to znaczy przechodzeniu po kolejnych elementach sekwencji. Zobaczmy to na pierwszym zadaniu. Mamy zmienną A, która jest łańcuchem znaków, czyli napisem. Poniżej mamy pętlę For. Ten X jest to zmienna pomocnicza, można ją nazwać dowolnie, nie ma to znaczenia. X in A oznacza, że ta pętla się wykona tyle razy, ile jest elementów w tym napisie. Pamiętaj o znaku dwukropka na końcu. Za pierwszym razem wykonania X będzie literą M, za drugim literą O i tak dalej. Widzimy, że będzie też znakiem spacji po uruchomieniu. Funkcja print co iterację, czyli powtórzenie, wypisuje nam obecną wartość x. W zadaniu drugim o nazwie ćwiczenie dodaj dolara nasza funkcja otrzymuje argument, który jest łańcuchem znaków, czyli napisem. Naszym zadaniem jest rozdzielenie znaków właśnie dolarem. W tym celu tworzymy zmienną new i w niej będziemy zapisywać nowy łańcuch znaków, który na początku jest pustym, ponieważ ma tylko znaki cudzysłowu. Pętla for przechodzi przez wszystkie elementy otrzymanego napisu. W pierwszym powtórzeniu do naszej zmiennej zapisujemy wartość x, czyli pierwszego znaku z value, ale dodajemy też do tej zmiennej znak dolara, czyli mamy pierwszą literę i znak dolara. W następnym powtórzeniu x przyjmuje wartości drugiego znaku z otrzymanej wartości. Powtarzamy czynność, że dodajemy ten znak i również znak dolara, więc w naszej zmiennej new jest pierwsza litera, znak dolara, druga litera, znak dolara. Nasza pętla powtórzy czynność tyle razy, ile jest znaków. Na koniec return zwraca nam naszą zmienną. W zadaniu trzecim, ćwiczenie powiel, mamy podobną sytuację, tylko zamiast dodawać znak dolara, tu do naszej zmiennej zapisujemy dwa razy zmienną x, co w efekcie kolejnych powtórzeń pętli każda litera będzie powtórzona dwa razy. W zadaniu o nazwie ćwiczenie rozdziel sytuacja jest bardzo podobna. Tu tworząc nową zmienną i przypisując do niej znaki, co każde dodanie znaku dodajemy również spację. Różnica jest w sposobie zwracania. Return nie może zwrócić ostatniego znaku, czyli ostatniej spacji. Znak spacji jest też znakiem, a tu mieliśmy tylko rozdzielić, a nie dodawać na końcu kolejny znak. Ustaliliśmy zakres zwracanej tablicy bez ostatniego elementu. Więcej o tym było w poprzedniej lekcji. W zadaniu piątym przechodzimy do funkcji range część pierwsza. Tu dowiadujemy się, że w pętli for możesz skorzystać z funkcji range, która zwraca sekwencję liczb całkowitych. Funkcja przyjmuje od 1 do 3 argumentów. Podanie jednego argumentu powoduje, że funkcja zwraca wartości od 0 do argumentu minus 1. To widzicie tu na przykładzie. W naszym zadaniu mamy wyświetlić liczby od 0 do 20, więc range wypisujemy 21, bo od 0 do 20 jest 21 powtórzeń, czyli za pierwszym wykonaniem x jest 0, czyli print wypisuje 0, za drugim wykonaniem pętli x jest 1, więc print wypisuje 1 i tak dalej. W zadaniu szóstym funkcja range część druga dowiadujemy się, że podanie dwóch argumentów powoduje, że funkcja zwraca wartości od pierwszego argumentu do drugiego argumentu minus 1. Tu macie przykład. A my zajmiemy się rozwiązaniem zadania. Jeżeli nasz x ma przyjmować liczby od 10 do 30, to jako drugi argument musimy ustawić 31, bo jak wspomnieliśmy, to końcowy przedział musi być o 1 większy. W zadaniu siódmym, funkcja range część trzecia, widzimy, że podanie trzech argumentów powoduje, że funkcja range zwraca wartości od pierwszego argumentu, zmierza do drugiego argumentu, nie osiągając go, przy czym każda kolejna wartość powstaje przez dodanie trzeciego argumentu. Macie to tu na przykładzie. Drugi przykład pokazuje, że nie zawsze liczby muszą rosnąć. Jeżeli podamy pierwszą liczbę większą i jako ostatni argument liczbę ujemną, to co wykonanie pętli x będzie się zmniejszał. W rozwiązaniu zadania musimy podać pierwszy argument 5, bo wypisujemy od 5. Drugi 81, bo musi być o 1 większy od 80. Trzeci argument ustawiamy na 5, ponieważ mamy zwiększać o 5. W zadaniu ósmym mamy indeksowanie z range. Jak ktoś nie ma wprawy w programowaniu,
to jest to trudne zadanie. Zauważ, że wartości zwracanych przez funkcję range możesz w łatwy sposób używać jako indeksów elementów sekwencji. Zapoznaj się z przykładami, a my wyjaśnimy rozwiązanie. Nasza funkcja everyThird otrzymuje ciąg znaków. My mamy wypisać tylko co trzeci znak. Tworzymy zmienną, gdzie będziemy przechowywać nasz nowy ciąg znaków. Pętla for in range zaczyna od zera. Funkcja len nam zwraca ile jest elementów, a trzeci parametr mówi, że przeskakuje co 3. W dodaniu znaku do naszej zmiennej odwołujemy się do indeksu za pomocą wartości x. W pierwszym przypadku będzie to indeks 0, czyli bierze literę, która jest na początku i zapisuje ją do naszej zmiennej. I tak powtarzamy czynność, aż pętla się skończy. Na końcu zwracamy naszą zmienną new. Tak kończymy zagadnienie for in range w Python dla szkół. Kolejne zagadnienia w następnym filmie. Teraz to już wszystko. Zasubskrybuj kanał, jeżeli nie chcesz przegapić następnych filmów. My się widzimy w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.